Mam tu przed sobą prostatę, jeszcze ciepłą. Wycięliśmy ją przed chwilą pacjentowi z powodu raka prostaty. Inaczej raka gruczołu krokowego, jeszcze inaczej raka stercza. Każdy mężczyzna bez wyjątku nosi w sobie taką prostatę. Prostaty różnią się w wymiarach znacząco. Ta prostata ma około 25 ml objętości. Zdarzają się prostaty objętości mniejszych nawet niż 10 ml, natomiast zdarzają się i prostaty 20 i 30-krotnie większe. Sama objętość prostaty nie ma nic wspólnego z nowotworem. W przypadku tego pacjenta nowotwór w obrębie jego prostaty wykryty był ponad 2 lata temu. Natomiast pierwotnie nie spełniał on wskazań do aktywnego leczenia, czyli był poddany bacznej obserwacji. Miał wykonywane kontrolne badania PSA, miał wykonywane kontrolne rezonanse magnetyczne prostaty i biopsje celowane podejrzanych ognisk w obrębie tego gruczołu. W kolejnej biopsji ustaliliśmy, że jednak nowotwór ten jest bardziej agresywny niż wyjściowo podejrzewano i w większej objętości tkanki pobranej był on obecny. W związku z czym podjęliśmy decyzję o aktywnym leczeniu, czyli radykalnym wycięciu prostaty, czyli wykonaniem radykalnej prostatektomii. Dzięki temu prostata z nowotworem jest teraz tu, a pacjent jest już na sali pooperacyjnej wybudzony i będzie szedł do domu pojutrze.